Proszę Państwa, dzisiaj miałem dość taki trudny i nieprzyjemny, powiedziałbym, dzień, bo na początek byłem na Komisji Gospodarki i Energetyki, gdzie stała się rzecz, no, stale usiłuję robić, gdzie pan profesor Jerzy Buzek usiłował przeforsować taką uchwałę, że sprawozdania będą przedstawiane tylko i wyłącznie przez ludzi pobożnych i bezbożnych socjalistów, czyli chadeków socjalistów, mają większość w tym parlamencie. No, to się udało zablokować. Natomiast to jest skandaliczna sprawa, gdzie się próbuje zablokować, że tak powiem, głos ludziom mającym inne poglądy niż socjaliści. No i po czym to mówię? Bo mówię dlatego, że jest w tej chwili coraz silniejsza tendencja w PO i w PiS-ie, żeby zawrzeć porozumienie między sobą, bo musimy zdawać sobie sprawę. Proszę spojrzeć na ostatni sondaż, który był umieszczony, a będziemy jeszcze się w górę. W tej chwili jest taka sytuacja, że gdyby niezależna Kukiz PSL dostały o 1% mniej, no i Lewica, to w Sejmie jest PO, PiS i Korwin. I wtedy my mamy stałą taktykę, my będziemy mówili, słuchajcie, bierzcie zlewki ministerstwa, kradnijcie tam, oczywiście, trudno, nie ma rady, nie posłucham przed kradzieżami, znaczy tego nie powiemy, ale tak w domyśle. Natomiast w zamian za to chcemy tej ustawy, tej i tej, prawda? Tak. I tak będziemy na nich wymagali poszczególne zmiany ustaw, które pozwolą zmienić Polskę. Ale oni nie chcą zmienić tego ustroju, w tym ustroju jest im dobrze. W związku z czym już trwają rozmowy między PO i PiS-em, żeby te oklaski to nie dla mnie niestety, między PO i PiS-em, żeby zawrzeć koalicję w razie czego, żeby zakopać topór wojenny i już tam no, trzeba się będzie podzielić zyskami, no ale jakoś tak, żeby uniknąć zmiany ustroju. Bo my nie popuścimy oczywiście, jeżeli my wejdziemy do Sejmu, to my nie popuścimy, powiemy dobrze, idziemy w koalicję z wami albo z wami, z tym, kto więcej nam zaoferuje, w sensie, że najwięcej reform zrobi. Oczywiście wolnorynkowe. Natomiast potem poleciałem gwałtownie na ten, żeby tę konferencję prasową była przed Radą Europejską, tam się zbierają ministrowie spraw wewnętrznych. No więc konferencja się odbyła, było dużo kamer telewizyjnych. Ciekawe, co z tego pokażą. Może już coś pokazali w telewizji. A potem szybko wracałem tutaj, bo było posiedzenie grupy chińskiej, narodów z Chinami. Zresztą kompromitacja, bo przyszło Chińczyków ze 20 plus kupa dziennikarzy, a europosłów było z 8, coś koło tego. No i doszło do rzeczy strasznie, powiedziałem. Mianowicie, ja miałem referat w swoim normalnym stylu i przerywał mi przewodniczący. Przerywał mi 2 czy 3-krotnie, że nie można takich rzeczy mówić, że skąd, prawda, no jak można mówić takie coś. I że potem jak ja wyszedłem na 5 minut, to podobno mnie 2 socjalistów, jeden rumuński bezbożny, a drugi niemiecki pobożny, czyli chadek, mnie też zaatakowali, że moje poglądy są dostopnione i tego ja oczywiście powiedziałem potem przewodniczącemu, że chciałem zwrócić uprzejmą uwagę, że na moim Facebooku jest lajków 650 tysięcy, a na pana Tuska jest 50 tysięcy, a na pana Farage'a jest 60 tysięcy, więc nie są takie całkowicie udosobnione. Przypominam, że na mój Facebook wchodziło w porywach ponad 6 milionów ludzi, teraz jest około 5, prawda? Więc to jest, nie są poglądy całkowicie udosobnione i są znane. No ale tutaj w Unii oczywiście są odosobnione, w Unii to kto nie ma poglądów mniej lub bardziej socjalistycznych, ten jest całkowicie odosobniony, ale Chińczycy mnie pocieszali, że oni doskonale to rozumieją i no dzisiaj jeszcze się spotykamy z Chińczykami i mam nadzieję, że dojdziemy do jakiegoś porozumienia. Melduję również, że wybieram się do Moskwy, oczywiście nie na niedzielę, bo w niedzielę jest Narada Partii Narodowych, takich separatystycznych. To tam mamy zaproszenie, ale odmówiłem. Natomiast wybieram się na 1 października na zaproszenie przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych Dumy, pana Pieszkowa, właściwie formalnie marszałka Dumy. I tam będę namawiał Rosjan, żeby jak najwięcej wojsk wysłali do Syrii, bo uspokojenie sytuacji w Syrii spowoduje, że przynajmniej w Syrii zmniejszy się natłok uchodźców i to byłoby dla nas bardzo korzystne. Także mam nadzieję, że no, jakiś drobny wkład w to co jakieś włożę. Oczywiście polecą na mnie tutaj joby w całym internecie, że znów się wysługuje Rosjanom, a się nie, przeciwnie, to w interesie Polski jest, żeby
Rosjanie wysłali tam wojska i przywrócili Asada, umocnili w siodle. Moja koncepcja zresztą jest, że pan Asad powinien zawrzeć porozumienie z Kurdami. Rozmawiałem na temat z Kurdami już dwa razy. Pierwszy raz to byli tacy bardzo, że to przecież przeszłość, że on ich atakował, prawda? A teraz już, jak rozmawiałem z nimi w Krynicy, gdzie tam mnie bardzo gościnnie przyjęli, to oni już mówili, że rzeczywiście może trzeba stare urazy zakopać i być może raz do spółki z Asadem walczyć z tą demokratyczną armią Syrii finansowaną przez Amerykanów i z ISIL-em oczywiście, który też jest nazywany przez Amerykanów. Ja chciałem przypomnieć, że ten kalifa, ten ISIL, czy ISIS, jak tam ludzie nazywają, on utrzymuje się dzięki sprzedaży ropy naftowej, którą kupują od niego Amerykanie i dostaje broń w ten sposób, że Amerykanie dają broń demokratycznej armii Syrii, a ta broń po dwóch dniach dziwnym trafem znajduje się w łapkach ISIL-u. No tak to jakoś się na tym Bliskim Wschodzie dzieje. A, jeszcze jedna uwaga, bo padały oskarżenia i tutaj zaatakowano panią Miriam Shadan za to, że Asad używał broni chemicznej. Otóż Asad był dość okrutnym władcą, robił różne rzeczy, rzeczywiście Kurdów tępił. No zresztą Saddam Hussein też tępił, jak przestał tępić, no to okazało się, że ginie ludzi znacznie więcej niż za tępienia Hasada. Już tępił, to prawda. Ale akurat oskarżenie użycia broni chemicznej, gdzie tam zginęło chyba ze 100 osób, czy więcej już nawet, nie pamiętam, jest akurat niesłuszne. Ta sprawa jest już wyjaśniona. Tam broń chemiczna została dostarczona przez Amerykanów Saudyjczykom i szef wywiadu saudyjskiego przyznał, że dał to właśnie demokratycznej armii Syrii, no a oni po prostu nie mieli się z nią obchodzić i po prostu im wybuchła i te trujące gazy tam zatruły 100 osób. To się niestety wypadek przy pracy. Akurat to nie obciąża jego ekscelencji Bashara al-Assada, co powtarzam nie znaczy, że jest to baranek. To nie jest baranek, ale powtarzam, że dzisiaj mówimy, że błędem było usunięcie świętej pamięci Saddama Husajna, bo dzięki temu ilość mordów w Iraku jest znacznie większa niż kiedy on rządził. Tak samo teraz trzeba się tropnąć w głowę, może trzeba wzmocnić jego ekscelencję Bashara al-Assada, a nie obalać go. Jak go obalimy, to będą rzezie wszystkich ze wszystkimi, prawda? Alawitów będą rżnęli, chrześcijan, sunnitów, szyitów wzajemności. Kurdowie w to wszystko wejdą. No, także wkroczy armia turecka jeszcze przypuszczalnie, bo nie będzie chciała, żeby powstał zalążek niepodległego Kurdystanu. Także w sumie razem będzie nieszczęście i najlepsze rozwiązanie jest, żeby przywrócić do władzy al-Assada, z autonomią oczywiście dla Kurdów, tak jak Kurdowie mają autonomię w Iraku, tak samo przywrócić autonomię w Syrii. Być może zrobić tak, jak było kiedyś, bo Państwo może nie wiecie, ale Syria to jest państwo, które powstało z połączenia różnych części. Kiedyś to był Wielki Liban, do tego należał, to się wyłączył. Państwo Alawitów na północ od Libanu, sięgające aż po Sandżak Aleksandrety, to była część właśnie szyicka i na wschodzie część sunnicka. Także to były różne, no i Kurdowie na północnym wschodzie. Także to był kiedyś organizm scalony z różnych części i to do dzisiaj się odbija. No mam nadzieję, że coś się tutaj da zrobić. Rosjanie pewno znają się na tym o wiele lepiej ode mnie, ale w każdym razie będę starał się ich namówić, żeby tam wkroczyli i to w sposób zdecydowany. Bo to nie ma sensu tam jakieś drobne podsycanie. Trzeba wkroczyć zdecydowanie i zaprowadzić porządek. Po męsku trzeba działać, a nie tak i chciałabym i boję się. Także, proszę Państwa, tak to było dzisiaj i od razu mówię, co będę robił w najbliższym czasie. Czyli powtarzam, do Moskwy na separatystów nie jadę, a na zaproszenie przewodniczącego Dumy Rosyjskiej jadę. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia w najbliższym czasie.